Polska bez pieniędzy z Unii Europejskiej. Od wczoraj opozycja i samorządy alarmują, że nie będzie obiecanych miliardów euro z funduszu odbudowy. Te wieści mocno niepokoją władze miast. Dla nas to znaczy nie tylko ogromny problem, ale wręcz tragedię, jeśli chodzi o możliwości rozwojowe, bo zdecydowana większość projektów, które dzieją się w naszych miastach, w naszych wsiach, to są projekty realizowane dzięki wsparciu środkom unijnym. Unijne pieniądze widać na ulicach. Na przykład na przebudowę rynku Chorzów dostał 6 milionów złotych dofinansowania. Miasto snuje plany na przyszłość. Ile nam się uda pozyskać, tyle cudzysłowie wywalczymy, natomiast wiemy, co chcemy zrobić. Chcemy zmodernizować kolejne kamienice, chcemy zlikwidować kopciuchy. Samorządy liczą na to, że na chęciach się nie skończy, bo bez finansowego wsparcia miasta nie będą się rozwijać. Proszę sobie wyobrazić, że Mikołów, którego budżet dzisiaj jest w granicach 290 milionów, z Unii Europejskiej na rozwój miasta przez te lata otrzymał 314 milionów, czyli otrzymaliśmy więcej niż nasz jednoroczny budżet. Do doniesień Rzeczpospolitej, która opisała problemy z dostępem do unijnych pieniędzy, odniósł się dzisiaj szef rządu. W Polsce wywoływana jest dość sztucznie taka dość burzliwa atmosfera, ponieważ wiele krajów Unii Europejskiej w ogóle jeszcze nie podpisało tych umów. Tych, które my mamy zatwierdzone ze strony Unii Europejskiej. Więc mam pełne prawo być dobrej myśli, skoro programy zostały zatwierdzone. Jeszcze kilka miesięcy temu rząd chwalił się porozumieniem i wynegocjowaniem 158 miliardów złotych w Brukseli. Niewielu wierzyło, że uda się wypracować kompromis między nami a Komisją Europejską w zakresie programu odbudowy. A udało się. I jestem dobrej myśli. Jak widać, premier jest dobrej myśli cały czas, w przeciwieństwie do samorządów. Ruch Samorządowy Tak dla Polski w swoim stanowisku pisze, że polityka polskiego rządu prowadzi cały kraj na krawędź przepaści. Jak wynika z medialnych doniesień, 24 miliardy euro dotacji i 12 miliardów euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę po pandemii mają być wstrzymane z powodu braku porozumienia pomiędzy Brukselą a Warszawą w sprawie reformy sądownictwa. Przez dwa dni w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbywa się konferencja PRICOP27. To okazja do wymiany poglądów, a także przygotowania polskiego stanowiska na szczyt klimatyczny, który odbędzie się w Egipcie. W tym czasie prelegenci będą brali udział w wielu panelach dyskusyjnych. Wśród nich są na przykład sprawiedliwa transformacja regionów węglowych czy wodór i gospodarka wodorowa. Niesamowicie ważne jest takie dobre przygotowanie do tego spotkania, bo żeby tam coś ustalić, no to trzeba rzeczywiście wielu wcześniej ustaleń różnych środowisk. My tutaj do Katowic na Śląsk zaprosiliśmy naprawdę różne środowiska, zarówno biznes, ten duży, globalny, jak i małe, średnie firmy, środowisko naukowe, NGOsy, samorządy. Bo te ostatnie rozmawiają tu m.in. o gospodarce odpadami czy efektywności energetycznej. Baza emisyjności, która powstała, pokazuje, że tych tak zwanych kopciuchów, których, jakby to powiedzieć, w środowisku samorządowych nie chcemy, najmniej jest na Śląsku, a najwięcej jest zachodniopomorskim. A więc to pokazuje, że przez ostatnie lata bardzo mocno pracujemy. Ja wiem, że teraz skupiam się na sektorze samorządowym, ale z drugiej strony to, co wcześniej było niemożliwe, okazuje się, że jesteśmy liderami tych wszystkich ważnych zmian. 4 lata temu to Katowice były miejscem, w którym odbywał się szczyt klimatyczny. Ostatnia edycja odbyła się w Szkocji. W tym roku przeniesie się do Egiptu. 30 lat minęło od rozpoczęcia przez ONZ konwencji dotyczącej zmian klimatu i zostało zorganizowanych 26 edycji COP. Teraz o wiele lepiej rozumiemy stopień potencjalnego kryzysu klimatycznego i co powinno być zrobione, żeby zająć się tym skutecznie. Szczyt klimatyczny w Egipcie rozpocznie się 6 listopada i potrwa do 18 listopada. Paweł Jędrusik, Silesia Flash. W ostatnim czasie coraz więcej kierowców dostaje zamiast mandatu karnego za swoje wykroczenia zwykłe pouczenie. I nie chodzi tutaj o pobłażliwość funkcjonariuszy policji, a o protest o nazwie Akcja 41. Nietypowy protest policjantów jest de facto całkowicie legalny i wiąże się z artykułem 41 kodeksu wykroczeń, w którym mowa, że w stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.
Jeśli dana osoba wykazuje skruchę, policjant nie musi wystawić mandatu karnego. Policjanci biorący udział w akcji protestacyjnej chcą waloryzacji wynagrodzeń oraz podniesienia świadczeń socjalnych. Z informacji, jakie do nas docierają, do akcji 41 włączają się kolejne komendy, kolejni funkcjonariusze, więc zdajemy sobie sprawę i jesteśmy przekonani, że za niedługo obejmie ona cały kraj. Bo jak na razie premier Mateusz Morawiecki oraz jego rząd mają być głusi na postulaty funkcjonariuszy policji. Na razie nie wiadomo, czy zakończy się tylko i wyłącznie na pouczeniu rządu, czy większej eskalacji konfliktu i zaostrzeniu akcji protestacyjnej. Bartosz Bednarczuk, Silesia Flash. Organizacje narodowe z województwa śląskiego szykują się na coroczny Marsz Niepodległości. Szacują, że w ramach zorganizowanego wyjazdu do Warszawy pojedzie około 300-400 osób. Sam marsz przebiegać ma pod hasłem Polska państwem narodowym. Są w Polsce środowiska, którym marzy się, żeby Polska była Eurolandem pod zarządem niemieckim. Wśród innych marzy się, żeby Polska była pod zarządem amerykańskim. Dla innych pod zarządem rosyjskim, a jeszcze inni sobie wyobrażają Polskę jako Unię Polsko-Ukraińską. My mówimy temu stanowczo nie. Sprzeciwiamy się masowej imigracji. Trzeba oczywiście odróżnić pojęcie uchodźcy wojennego od imigranta zarobkowego. Z tym drugim całkowicie staramy się walczyć. Jesteśmy przeciwni, chyba to nie dziwne jak na narodowców, że sprzeciwiamy się masowej imigracji. No chcielibyśmy, żeby Polska była po prostu państwem suwerennym i żeby żadna stolica nie dyktowała nam jakichś warunków gry, warunków politycznych. Oczywiście sojusze trzeba zawierać i bardzo dobrze, że te relacje z Ukrainą wydają się poprawiać w ostatnim roku. I jak co roku Marsz Niepodległości budzi kontrowersje. Jego hasło również. W świetle dotychczasowej praktyki, tradycji Marszu Niepodległości można odnieść wrażenie, że organizatorom chodzi raczej o państwo jednonarodowe, a więc takie, w którym jest miejsce tylko na jedną tożsamość, jedną wizję przeszłości i przyszłości. I trudno czuć się tym urażonym, bo konsekwentnie organizatorzy artykułują takie właśnie poglądy, do czego mają prawo. Choć oczywiście my, jako Górnoślązacy, mamy prawo z taką wizją państwa się nie zgadzać. Z kolei Łukasz Kochut, europoseł, jest zdania, że Marsz Niepodległości organizowany w Warszawie ma mało wspólnego z patriotyzmem. To wielki skandal, że w Polsce przy aprobacie władzy tak świętuje się polską niepodległość. Z kawałkiem płyty chodnikowej w jednej ręce, a w drugiej z biało-czerwoną flagą utopioną w dymie z rac. To jest symbol upadku zdrowego rozsądku. Tegoroczny Marsz Niepodległości rozpocznie się o godzinie 13 na Rondzie Dmowskiego. Kilka dni temu w Piekarach Śląskich przy ulicy Kościuszki 23 doszło do tragicznego pożaru, w którym dwie młode osoby straciły dorobek swojego życia. Sąsiadka wstrzała alarm, że u niej w mieszkaniu, w pokoju pokazał się w klatce wentylacyjnej ogień. No i pobiegła tam do góry, trzaskała na drzwi, ale nikt nie otwierał. No i wtedy zadzwoniliśmy na 112, przyjechała policja. Straż pożarna tą poduszkę awaryjną, że tak napompowała, podłożyła pod oknem, żeby w razie gdyby musieli skakać, więc wszyscy się tak zastanawiali, czy do tego dojdzie, czy nie. Strażakom w porę udało się opanować ogień w kuchni i przedpokoju, który blokował lokatorom możliwość ucieczki. W specjalnych kapturach oboje poszkodowani zostali wyprowadzeni z kamienicy klatką schodową. Mężczyzna był zatruty gazami pożarowymi i miał poparzone drogi oddechowe. Kobieta miała poparzenia na rękach. Oboje trafili do szpitala. Osoby były bardzo mocno przestraszone. No, trzeba wziąć pod uwagę to, że było to drugie piętro, jest to dosyć wysoko. No i nikt nie chciałby wyskakiwać z drugiego piętra na jezdnię. Dlatego byli przerażeni, że raz, że ich ten pożar może tutaj dotknąć, a dwa, no, że trzeba z tego mieszkania się jakoś wydostać. Teraz w imieniu poszkodowanych, czyli Basi i Cyryla, ich znajomi założyli zbiórkę pieniędzy na jednym z popularnych portali crowdfundingowych. Celem jest uzbieranie 25 tysięcy złotych. Na razie na koncie zbiórki jest niewiele ponad 10% tej kwoty. W sprawie okoliczności, w jakich doszło do zapłonu mieszkania przy ulicy Kościuszki 23 w Piekarach Śląskich, toczy się policyjne postępowanie. Piekarscy policjanci prowadzą czynności pod kątem nieumyślnego spowodowania zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Na chwilę obecną czekamy na opinię biegłego z zakresu pożarnictwa, która rozjaśni dokładnie okoliczności wybuchu pożaru. Poszkodowanych można wspomóc, wpłacając pieniądze za pośrednictwem portalu www.zrzutka.pl.
Ławka jak ławka, tak mogłoby się wydawać, jednak jeśli już ktoś chce z niej skorzystać, to będzie musiał zrobić mocny przysiad. W Nowej Wiacie Przystankowej w Katowicach pojawiła się taka nietypowa konstrukcja. Nie jest to specjalne siedzisko dla dzieci. Mieszkańcy uważają, że mimo wszystko inwestycja się udała. Fajnie zieleni, tu posadzone, bardzo ładnie. No, niedawno to zrobili. No. Czyli tak się podoba, tylko troszkę to podnieść, tak? Podoba nam się. Nie podoba się za to miasto, które już przekazało wykonawcy, że błąd musi naprawić. Ma jeszcze na to około 2 tygodni. Liczymy na to, że z początkiem listopada my to już odbierzemy bez usterek, bo no, w tym momencie też jakby jeździmy tam, oglądamy to, jak to wygląda, zwłaszcza kiedy mieszkańcy nam zgłaszają, że mają tam klęcznik, nie ławkę, więc też to widzimy, tak, więc na pewno będziemy to obserwować. No, wszystko wskazuje na to, że już faktem troszkę później niż miało to pierwotnie być zakończone, ale to wiadomo, tak, jest problem z dostępnością materiałów i tak naprawdę dlatego musieliśmy przedłużyć umowę z wykonawcą. Trudno było przewidzieć, że wykonanie będzie na tak niskim poziomie. Ale są i plusy. Efektem powstania 3 zielonych przystanków za 273 tysiące złotych ma być miejscowa likwidacja tak zwanych wysp ciepła. Średnio się mówi, że to jest różnica jakby w całym takim obrębie, kiedy dajemy więcej zieleni, tak o 5 stopni spada. Na razie tego efektu jeszcze pasażerowie komunikacji miejskiej nie poczują, ale za to korzystając z tego przystanku mogą przy okazji poćwiczyć przysiady.